stacji miejsk mazowieckich, przez stację Suchacze, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia. Wjedzie na tor drugi przy peronie pierwsza. Pociąg osobowy do stacji miejsk mazowieckich, przez stację Suchacze, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia. Wjedzie na tor drugi przy peronie pierwsza. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Ponowy odjazd pociągu o godzinie 13.34. Śródmieście, Warszawa Wschodnia. Odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg osobowy do stacji Mińsk Mazowiecki przez stację Sochacze, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia. Odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Telka Zamojski ze stacji Hrubieszów Miasto do stacji Biła Główna i Kołobrzeg przez stację Kutno, Włocławek, Toruń Główny, Bydgoszcz Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Telka Zamojski ze stacji Hrubieszów Miasto do stacji Biła Główna i Kołobrzeg przez stację Kutno, Włocławek, Toruń Główny, Bydgoszcz Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony zestawione są w następującej kolejności. Wagon numer 13, 12, 11, 10. Przesuwki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 13. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Zamojski Zafir.
Zamojski Zefir. Thank you.
Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg kolej Mazowiecki, kreacji Łomir Główny Sochaczew, odjedzie sprzed dworca BKP. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg kolej Mazowiecki, kreacji Łomir Główny Sochaczew, odjedzie sprzed dworca BKP. Taka oto ciekawostka. Osobowy zjechał dawno temu w tory postojowe, a na semaforze dalej widnieje sygnał manewrowy. Bus do Sochaczewa. A za godzinę będzie kolejna para do Sochaczewa. Przed chwilą odjechały autobusy zastępcze do Sochaczewa, a tu kolej mazowiecka służyła do Sochaczewa. Gdzie tu logika? A czy wcześniej przyjechał osobowy z Warszawy chyba? Teraz to służbowo. No. Szczerze powiem, gdzie tu logika? Służbowo do Sochaczewa. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Świnoujście do stacji Suwałki przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Małkinia, Białystok jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Świnoujście do stacji Suwałki przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Małkinia, Białystok wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociągi sobie z rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 20, 21, 22 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Szanowni Państwo, informujemy, że na określonych odcinkach do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych przewoźników. Za utrudnienia przepraszamy.
19 roku ten wagon, na trawę po rewizji, tak świeżo, coś tam nie był czysty. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz-Przedmieście za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz-Główny Łódź-Widzew zostanie podstawiony na przystanku RZK przy ulicy 3 Maja, dawny dworzec PKS. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz-Przedmieście za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz-Główny Łódź-Widzew zostanie podstawiony na przystanku RZK przy ulicy 3 Maja, dawny dworzec PKS. Jest autobusu o godzinie 15.33. Pociąg Intercity Nero ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację Kupno, Konin, Poznań Główny, Szczecin Główny, Szczecin Dąbie. Jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Nero ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację Kupno, Konin, Poznań Główny, Szczecin Główny, Szczecin Dąbie. Jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 22, 21, 16 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 15, 14, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 22. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żychnie za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz-Główny-Kutno zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żychnie za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz-Główny-Kutno zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.35. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewica przez stację Bełków za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Skierniewice zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewica przez stację Bełków za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Skierniewice zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.40. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz-Przedmieście za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz-Główny Łódź-Widzew odjedzie z przystanku MZK przy ulicy 3 Maja, dawny dworzec PKS. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz-Przedmieście za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz-Główny Łódź-Widzew odjedzie z przystanku MZK przy ulicy 3 Maja, dawny dworzec PKS.
już drugi ten pociąg. Odjedzie sprzed dworca PKP. Autobus z komunikacji ze Stamczej do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żychlin za pociągiem Kałuckiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Kutno odjedzie sprzed dworca PKP. Pociąg TLK Zamojski ze stacji Kołobrzeg i Piła Główna do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żołnierzów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Nałętów, Lublin Główna. Jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg TLK Zamojski ze stacji Kołobrzeg i Piła Główna do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Nałętów, Lublin Główna. Jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociągi zawiją do rezerwacji miejsc. Wagony numer 15-14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13-12-11 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 10-9 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Szanowni Państwo, w związku z trwającą epidemią koronawirusa przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób oraz zajmowanie równomiernie miejsc w całym pociągu. Informujemy, że w środkach transportu publicznego, w tym w pociągach, może jednocześnie odbywać podróż tylko 50% pasażerów w stosunku do liczby miejsc siedzących. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów na przejazdy pociągami spółki PKP Intercity oraz o pobieranie rezerwacji miejsc do biletów okresowych. Przyjechał bus Kolei Mazowieckich. 15:50 ma odjazd z przedworca. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Skierniewica przez stację Wełków za pociągiem Kałuckiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Skierniewica odjedzie z przedworca PKP. Autobus z komunikacji ze Stamczej do stacji Skierniewica przez stację Wełków za pociągiem Kałuckiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Skierniewica odjedzie z przedworca PKP. Zefir Zamojski. No to ten do Skierniewic, a tamten był do Kutna. Autobus z
komunikacji z zastawką do stacji Suchaka przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łódź Główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Suchaczew przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.50. Szanowni Państwo, informujemy, że na określonych odcinkach do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych przewoźników. Za utrudnienia przepraszamy. Pociąg TLK Zamojski do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny, stoi na torze drugim przy peronie pierwszym. Pociąg TLK Zamojski do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny, stoi na torze drugim przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.52. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowicz Główny Warszawa Wschodnia objedzie sprzed dworca PKP. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowicz Główny Warszawa Wschodnia odjedzie sprzed dworca PKP. Dopiero ten robocik się podstawił do Sochaczewa. W sumie też powinien odjeżdżać. Zamojski do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny, odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg TLK Zamojski do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny, odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. No i mamy busa Pelikana, podziękuję przyspieszony do Sochaczewa, tylko ZE3. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowicz Główny Sochaczew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowicz Główny Sochaczew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 16.02. Szanowni
Szanowni Państwo, informujemy, że na określonych odcinkach do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych przewoźników. Za utrudnienie przepraszamy. Pociąg Intercity Sukiennice ze stacji Gdynia Główna do stacji Kraków Główny i Zakopane przez stację Koluszki, Łódź-Widzew, Błyszczowa Północ wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Sukiennice ze stacji Gdynia Główna do stacji Kraków Główny i Zakopane przez stację Koluszki, Łódź-Widzew, Błyszczowa Północ wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociągi zajęte rezerwacją miejsc, wagony numer 8, 7, 6 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 5, 4 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 3, 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednarysa, pociąg osobowy relacji Łowicz Główny Sochaczew wjedzie z przedworca PKP. Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednarysa, pociąg osobowy relacji Łowicz Główny Sochaczew wjedzie z przedworca PKP. Przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Thank you.
platformie pierwszą przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi pionu. Przyspieszony pociąg kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Główna wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg osobowy ze stacji Warszawa Główna wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. O, dwie siódemki. Thank you.